Marcin Kindla w muzycznej jedynce. Dzień dobry. Dzień dobry Prosto z Katowic? Prosto Prawie. z Katowic, tak. Ostrożnie jest. jechałeś? Ja, jak zawsze. Dobrze, to ostrożnie e, jeździ. Marcin Kindla, kompozytor, autor piosenek, właściciel studia nagraniowego, <grym> znany z działalności w zespole Kindla, z mhm. działalności solowej, z duetu z Piotrem Kupichą. Tak jest. Ale po pierwsze jesteś kim? Y artystą, wokalistą czy kompozytorem? To znaczy, to jest dosyć trudne pytanie wbrew pozorom, mm -hmm. bo gdyby ktoś miał, miał mnie zapytać, gdybym miał, musiał odpowiedzieć. A gdybyś y musiał wybrać jeszcze? Gdybym musiał wybrać, to chyba ilość. mimo wszystko, i to troszeczkę będzie może trochę kontrowersyjne, wybrałbym jednak, że bardziej jestem kompozytorem i producentem niż, niż wokalistą, bo też wokalistą z wykształcenia nie jestem, jestem wykonawcą swoich piosenek. Czyli A z wykształcenia jesteś? Nie, mam średnie wykształcenie, nie jestem muzykiem, jestem samoukiem, więc... więc jak gdyby nie jestem muzykiem z dokumentami, tak zwanymi. Natomiast z powołania wydaje mi się zdecydowanie i jakoś, jakoś w, w, w miarę mi to wydaje mi się wychodzi. Ja się nie, nie dziwię w ogóle, że powiedziałeś, że wybrałbyś komponowanie piosenek, bo yy, mówisz, że nie boisz się melodii. Tak jest, dokładnie. Ale to znaczy, że uważasz, że niektórzy kompozytorzy się boją melodii? To znaczy, moje zdanie jest takie, że piosenki są po to, żeby dostarczać ludziom rozrywki. Są po to, żeby ludzie mogli przy nich przeżywać chwile piękne, chwile smutne. Żeby mogli przeżywać, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest chyba najważniejsze słowo, przeżywanie. I uważam, że jakiekolwiek komplikowanie melodii jest tylko na niekorzyść dla odbiorcy. Ludzie chcą pisanek w, w, w miarę prostych, chcą fajnego przekazu prostego. Nie chodzi o banalny przekaz, ale chodzi o, o, o prosty. To jest dosyć spora różnica, więc uważam, że w piosen, piosenka, dobra piosenka musi mieć fajną melodię, taką, którą ktoś przynajmniej po drugim przesłuchaniu w jakiejś tam części będzie w stanie zamrozić. A to komponowanie fajnych melodii stosunkowo łatwo ci przychodzi. E, dziękuję bardzo. Ja, <noise> Proszę. Jakoś, jakoś nisko nie powiem, że tak jakoś mam, że w, po, czasami potrafię w ciągu jednego dnia nawet napisać kilka utworów. E, w, potrafię, w, potrafię czasami mieć też niemoc e, i nie, przez jakiś dłuższy czas niczego nie napisać. Natomiast w, dziękuję tutaj m, m, najwyższemu za to, że, że jednak w, ta wena ciągle jest. I mam coś takiego rzeczywiście w życiu, że myślę nad jakąś piosenką, po czym siądę dosłownie na 2-3 minuty i, i napiszę w utwór. Tak powstała piosenka, na przykład do serialu rodzinka.pl. W momencie, kiedy mój syn skakał mi po głowie w sypialni, powstał ten utwór i to jest dosyć taka biograficzna posenka wręcz. więc... Ja to mam szczęście, tak? Ja to mam szczęście, to jest już kolejny serial. Dokładnie to też jest tak, że ja to zawsze szczęście mam, no to, to też poniekąd życiowa sytuacja. Gdzie się pali, jestem tam. Także to jest sytuacja bardzo życiowa. No i więcej, jeśli się da, tak jak w rodzinie to dzięki mojemu synowi chyba udało mi się tak szybko tę posenkę napisać. Ale ty, jak przychodzi coś do głowy, to siadasz i zapisujesz nuty, czy nagrywasz, czy, czy co robisz? Nie, nie zapisuję nut, bo to bym skłamał i się troszeczkę zbłaźnił. Po prostu mam, y, zawsze przy sobie mam y, jakieś urządzenie rejestrujące. Chociażby e, telefon? Chociażby telefon. E, w, i, I zawsze jakieś pomysły sobie, sobie rejestruję. Y, ale najlepsze pomysły to chyba mam w nocy. Czasami się budzę, coś, przyśni mi się melodia. Y, I budzę się w nocy i mówię, to będzie... Piękny hit. To będzie piękny hit. Ale rano jak już się budzę, to już nie pamiętam, co, co mi się śniło. Także... No to trzeba mieć telefon przy Te łóżku, jest, przy no, poduszce i wtedy szybciutko, zaśpiewać. I... Ale są momenty rzeczywiście takie, że po prostu gdzieś jestem w jakimś dziwnym, dziwnym miejscu i nagle mam pomysł, to sobie nucę nawet do telefonu, co dla osób, które są w danym momencie w moim towarzystwie nie jest zbyt normalnym zachowaniem, ale, ale moja praca jest wytłumaczeniem na to. Jeśli z tego ma się urodzić przebój, no to niech będzie i dziwne trochę zachowanie, prawda? Tak, dokładnie. Masz, masz na swym koncie wiele sukcesów. Nie wiem, zwycięstwo w Opolu w, z Piotrem Kupichą, uh -huh. Grand Prix na festiwalu krajów bałtyckich w Karsham, Zielona Góra. Czy tak. to były ważne momenty, czy to się nie liczy? To się jak najbardziej liczy. To były kluczowe momenty wręcz. No, w, zaczęło się to pola. Piosenka jeszcze się spotkamy wspólnie z Piotrkiem. Dostaliśmy super premiery Super Ekspresu i drugie miejsce w głosowaniu publiczności, co w takiej konfrontacji z utworem e, skrzydlaty ręce Eneja, z utworem, który był bardzo rozkręcony już w stacjach radiowych. Tak, bardzo grany był. Dokładnie. My się pojawiliśmy trzy tygodnie przed festiwalem z piosenką. Więc było do, dla nas ogromnym sukcesem m, ten wynik. E, od razu kolejnego dnia po Opolu, Propozycja od pana Krzysztofa Szywczyka, żebyśmy pojechali reprezentować do Polskę do Karskam. Tam zwycięstwo. Trochę oczekiwany eee. przez kilka lat, chyba, tak? Dobrze pamiętam. Tak, rozumiem. tak, bo, bo przełamaliście, bo kiedyś Polacy tam bardzo często wygrywali, a potem nastąpiła dosyć długa przerwa. Przejechał duet King dla Kupicha i Grand Prix. I wygraliśmy, i to był bardzo taki dosyć kluczowy moment. W, nie wiem jak w, w przypadku Piotra. Myślę, że bardziej w moim, dlatego że Piotr. Piotr to już była wylansowana gwiazda. Wielka. Ja wielka. byłem. E, zawsze często też mówiono, że Piotr Kupicha i ten drugi. E, po, tym, po tym festiwalu w Szwecji troszeczkę się to zmieniło. Miło I w, rzeczywiście osoba Marcina Kindla nie, nie była tylko kojarzona z tego, że komuś pisze piosenki, ale też, że jest wykonawcą. I to był taki w, dosyć punkt przełomowy. W, w, pamiętam, że wracaliśmy z festiwalu i, i już mieliśmy jakieś informacje, bo ponoć nawet na pasku w TVP Info szła informacja, że Polacy wygrali w Karlsham, więc to był bardzo duży sukces dla mnie osobiście, dla nas jako duetu. Dzięki temu w, dalej mogłem się prezentować w różnych miejscach i już ludzie bardziej mnie kojarzyli zdecydowanie. Pewnie też to, że dostałem się na festiwal piosenki rosyjskiej w tym roku, mając w swojej biografii taki sukces w, jak zwycięstwo w Karsham, też miało znaczenie i dzięki temu mogłem się tam dostać, dzięki czemu mogłem przywieźć do domu brązowy samowar. A teraz twoja płyta ukaże się już niedługo, bo na początku przyszłego roku, tak? W okolicach Dnia Kobiet taki prezent. Ach, to będzie panią, dla nas wie. prezent, tak? Tak jest, tak uh -huh. jest. Uh -huh. Dokładnie, moja druga solowa płyta y, początkiem marca. Y, no, płyta taka, y, powiem szczerze, y, jak zaczynałem pracę nad tym albumem, to sobie pomyślałem, że chcę, żeby ten album był taki, jakby to miał być mój ostatni solowy album. Y, nie wiem, co się wydarzy dalej, jak to będzie, czy będę tylko kompozytorem i producentem, czy będę dalej wykonawcą. Nie mam takiego wewnętrznego, jak to się mówi popularnie teraz, ciśnienia, żeby za wszelką cenę być wykonawcą. Dopóki oczywiście będę miał swoich odbiorców i będę czuł taką potrzebę, żeby śpiewać piosenki i wykonywać, to tak, tak, tak długo będę to robił. Natomiast ta płyta będzie bardzo, bardzo nostalgiczna, co nie znaczy, że nudna. Natomiast będą to takie piosenki bardzo życiowe, emocjonalne i Mam nadzieję, że te piosenki znajdą odbiorców. To będą melodyjne utwory bardzo, bo tak jak powiedziałem wcześniej, melodie to podstawa w piosenkach. Natomiast będą niosły jeszcze dosyć taki specyficzny przekaz i mam nadzieję, że to, co ja chcę powiedzieć przez te, przez te piosenki, odbiorcy będą to w stanie rozczytać. To będzie autorska płyta? Twoje melodie, Twoje słowa? Moje, moje melodie, moje słowa, ale będą też, tak jak w przypadku pierwszego singla, Dwa teksty Wojtka Berskiego, znanego z takich przebływ, jak póki na to czas w zespoł Demono, czy kilku utworów Iry, czy zespołu bracia. On napisał właśnie do pierwszego singla do piosenki Da się żyć tekst i do utworu nie ty nie ja. Reszta to moje teksty i moja muzyka, w, także, w, także właściwie za wyjątkiem tych dwóch tekstów 100% moja. Gościem muzycznej jedynki był Marcin Kindla, człowiek, któremu śnią się melodie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo, Wszystkiego dobrego.